Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w plociuchu naszej luźnej serii, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. Dzisiaj były aż dwa komentatory i oba na naprawdę twarde tematy, które powinny, mam nadzieję, dać Ci dużo do myślenia i właśnie skłonić do tych przemyśleń, dlatego plociuszek bardzo leciutki, taki, żeby sobie tylko posłuchać i dobrze się nastroić do poduszki lub, jeśli oglądasz go, do kawy i herbaty przy śniadaniu, to żeby się pozytywnie nastroić na cały dzień. Dzisiaj temat średniowieczne, top 10 powodów, dla których nie chciałbyś być królem w średniowieczu. Przypominam, że średniowiecze to nie jest temat, który poruszam pierwszy raz. Były już na przykład top 10 powodów, dla których nie chciałbyś w ogóle żyć w średniowieczu. Były też średniowieczne metody tortur, były też prawdy i mity na temat średniowiecznych katów. Zachęcam do przypomnienia sobie tychże blogów. Jeśli na komputerze jesteś, możesz mieć włączone adnotacje, to po prostu kliknij, zapraszam i polecam. A dzisiaj będzie, że nawet król w średniowieczu nie miał za lekko. Słuchajcie, powód pierwszy, dla którego nie warto było być średniowiecznym królem, to to, że nie miałeś w ogóle prywatności. Bo król formalnie no to był takim władcą absolutnym, on władał królestwem i królestwo formalnie było jego własnością. Król był suwerenem, tak jak dzisiaj jest suwerenem naród, formalnie, i formalnie to naród rządzi, tyle tylko, że poprzez przedstawicieli, którzy go czasem rypią, no ale w średniowieczu formalnie suwerenem był król i mógł robić co chciał i król nie miał obywateli, król miał poddanych, którzy powinni przed nim klękać i robić co tylko król im rozkaże, ale faktycznie w praktyce, no to bardziej król był własnością królestwa i jego obowiązkiem było dbanie o to królestwo i jeżeli królestwu króla zabrakło lub ten król trochę nie domagał, albo co gorsza, nie był w stanie spłodzić następcy, czy to z własnej winy, czy też prawowitej małżonki, to dla królestwa, a więc również dla poddanych, oznaczało bardzo duże problemy. W związku z tym oni się żywo interesowali zdrowiem króla, tym co król myśli, tym co król robi, gdzie król jest, po co ten król tam jest, no i niestety wchodzili mu na głowę, a czasem do łóżka. I to prawie że dosłownie, bowiem prywatność średniowiecznych władców nie obejmowała nawet alkowy, ze szczególnym uwzględnieniem najtrudniejszej nocy, czyli nocy poślubnej, która w średniowieczu faktycznie często była pierwszą intymnym spotkaniem pary kochanków, czy w tym wypadku małżonków, ponieważ jak się dowiecie z następnych powodów, prawie nigdy król nie wychodził za mąż, za żonę. Nie brał sobie żony z miłości. Na szczęście nie dotyczyło tu wielu królów polskich. No my w ogóle w Polsce zawsze byliśmy takim zaściankiem, ciemnogrodem i jakoś tak u nas nigdy takich hardkorów też bardzo rzadko były. Niemniej jednak rzeczywiście w noc poślubną królowi towarzyszył cały orszak. Byli dworzanie, byli biskupi miejscowi, bardzo często była rodzina jego oraz rodzina panny młodej po to, żeby sprawdzić, jak było małżeństwo konsumowane. Czy mówiąc krótko, oni robili swoje, a ci się gapili i bardzo często jeszcze dawali rady młodej parze, jak powinni to robić, żeby było lepiej i tak dalej, i tak dalej. No, największy hardcore to oczywiście był, jeżeli państwo młodzi nie byli jeszcze królem i królową, tylko na przykład to był książę, następca tronu, czyli wiadomo, że on królem będzie, ponieważ jest pierwszy w kolejce do tronu, no a król przecież nieśmiertelny nie jest, ale jeszcze tym królem nie jest, czyli ma rodziców żywych, no i małżonka również ma rodziców żywych. I wyobrażacie sobie coś takiego, jak jaki jest taki nawet haherzek, można by powiedzieć, jaki jest szczyt wpierdzielania się teściów w małżeństwo. Być przy nocy poślubnej i pouczać dzieci, jak to powinny robić. No, jest to przerażające, ale rzeczywiście tak było. Co gorsza, no, jak wiecznie cię pouczają, strofują, każą ci to robić inaczej, lepiej, bo tatuś by to zrobił inaczej, a mamusia to by to zrobiła inaczej, tak ci wiecznie gadają, no to nazwijmy to w ten sposób, można się rozproszyć. A jeżeli się taki biedny król rozproszył, no to, że się tak wyrażę, mógł już nie być w stanie i wtedy mógł dostać bardzo brzydki przydomek, na przykład miękki miecz. O przydomkach, jakie dostawali królowie, musieli je znosić, będzie w dalszej części. Dobra,
dwa. Poziom, punkt numer dwa, czyli chów wsobny, który sprawiał, że miałeś duże szanse na bycie wariatem lub jakimś innym chorym umysłowo człowiekiem, który przez to miał przesrane i w dodatku całe jego otoczenie też. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest chów wsobny, chów wsobny to jest wtedy, jeżeli jakaś grupa ludzi rozmnaża się, nazwijmy to, między sobą, jest nieduża pula genów i w związku z tym ludziom odpierdziela. To jest jeden z powodów, dla których jest kazirodztwo nielegalne, to, że dziecko z kazirodczego związku będzie miało większą szansę na obciążenie jakichś obciążeń genetycznych, które bardzo często dotyczą głowy. Po prostu takie dziecko będzie... I nie zawsze to będzie jakiś taki szmergiel, ale czasem będzie na przykład sadysta, tego typu rzeczy. No wiadomo, że przecież władcy, królowie, monarchowie, no to musieli być z takich zacnych rodów, no i przecież taki król, no to nie może sobie wziąć za żonę jakieś tam prostaczki, tylko on sobie musi wziąć córkę króla, no i właśnie dlatego między sobą i tak dalej. Oczywiście ten problem dotyczył również wielkich rodów magnackich, ale królów jakby tak bardziej, albo może i różnie, no i niestety tym królom też odpierdzielało. I tutaj uznając na przykład za władcę średniowiecznego również papieża, uwierzcie mi, że papież był takim chyba najbardziej władcą w średniowieczu, na przykład papież Jan XII pił za zdrowie diabła, rozumiecie? Papież pił sobie za zdrowie diabła, a gdy grał w kości i potrzebował dobrego rzutu, to wzywał na pomoc pagańskich bogów. Tylko właśnie nie jest powiedziane jakich. Ja mam nadzieję, że wzywał porządnych pogańskich bogów, bo wiadomo, że jedyny słuszny pogański bogowie to jest Swarożyc, Światowid, Świętopeł i inni pogańscy bogowie polscy, prawda? Jeżeli uważasz, że jestem ksenofobem, bo uważam, że polscy pogańscy bogowie są fajniejsi od pogańskich bogów zachodnich, obejrzyj mój vlog na temat pogańskich bogów słowiańskich. I oni nie byli polscy, tylko byli słowiańscy, nie tylko na terenie Polski, ale na całym tym tutaj terenie byli wyznawani. Zachęcam Ciebie, bardzo fajne vlogi. Demonologia słowiańska, słowiańscy bogowie, tego jest kilka części vlogów. Bardzo serdecznie Ciebie zachęcam, bardzo fajne vlogi. Dobra, ale już przejdźmy sobie do królów klasycznych. Król Francji, Karol IV, uznał, że jest ze szkła. I w związku z tym, że jest ze szkła, no to on niestety, ale jakby go ktoś tak mocniej dotknął, no to mógłby się rozbić, prawda? A jakby się, nie daj Boże, przewrócił, no to wiadomo, co się dzieje ze szklanym kielichem, który się rozbije. W związku z tym król Francji, Karol IV, położył się do łóżka, stwierdził, że jest ze szkła i tam już sobie wymyślił, że będzie leżał. Oczywiście próbowano go jakoś leczyć, tak jak się leczy choroby umysłowe w średniowieczu. Nie chcielibyście być tak leczeni, zwłaszcza, że wtedy uważano, że ciało, duch, umysł, psychika i tak dalej. To wszystko, wiecie, bardzo religijne było. Nie, to już lepiej było sekuku zrobić. Znaczy sepuku popełnić, niż być leczonym w średniowieczu. Czasem lepiej było naprawdę zginąć. I teraz na przykład dalej. Cesarz bizantyjski Justyn II, o tamto był dopiero naprawdę świr. On co jakiś czas gryzł służących. Ale nie robił tego, nie wiem jak to ładnie określić. No, on ich gryzł, bo chciał ich pożreć. Nie wiem, co mu się tam w tym głowie roiło, chyba że jest wilkiem. I wyobraźcie sobie, że idziesz sobie normalnie tam krużgankami mi w zamku i nagle podchodzi do ciebie cesarz i próbuje ci odgryźć kawałek ręki. I co robisz? To jest cholerny cesarz. Nie bardzo możesz dać mu w mordę i uciekać, bo cię zabiją. No ale chyba też nie chcesz, żeby ktoś na żywca ciebie spożywał, prawda? No masakra. Nie dziwię się, że ludzie od tego świra uciekali jak się tylko da. Gryzł, a plotka donosi, że dwie osoby podobno zjadł. Tylko ta plotka nie precyzuje, czy je zabił, a potem zjadł, czy je jadł na żywca, czy też znalazł zwłoki i spróbował je zjeść. Niemniej jednak był niezłym świrem i tutaj jeszcze raz mówię, większe prawdopodobieństwo takiego ześwirzenia występuje u dzieci, których rodzice byli blisko ze sobą spokrewnieni. Dlatego braciszki i siostrzyczki, nie róbcie tego między sobą. Nie wierzycie, obejrzyjcie sobie Grę o Tron. Wszystkie dzieci tych Cersei i tego drugiego byli nieźle popierdzieleni, nie?
No. I właśnie też ten, który zginął, jakiś taki niezły sadycha, nie? Lubił sobie strzelać z kuszy do kochanek, takie klimaty. No, to jest na faktach, że się tak wyrażę. Dobra. Powód numer 3. Twoi bliscy prawdopodobnie próbowaliby cię zabić. Dlaczego? No bo mimo tego, że bycie królem wcale nie było takie fajne, to jednak chętnych było naprawdę, naprawdę dużo. W dodatku jeszcze czasem przemawiała taka niezdrowa ambicja rodziców. O tym też rozmawialiśmy w wielu vlogach, że rodzice bywają zbyt ambitni w stosunku do swoich dzieci, że na przykład mamusia mogła bardzo, bardzo chcieć, żeby jej dzieci zostały królami, no ale niestety była drugą żoną poprzedniego władcy, a władca miał też dzieci z pierwszą żoną, w związku z tym to syn jakiejś innej baby miał zasiąść na stronie. Tak nie może być. No ale jedyny taki sposób, żeby ten syn innej baby nie zasiadł na stronie, tylko jej własne dzieci, no to było pozabijanie tamtych dzieci, prawda? No i dlatego była duża prawdopodobieństwo, że zostaniesz zabity, albo ktoś będzie próbował cię zabić. No to tak jak już mówiłem, tak generalnie chodzi o to, że żeby zostać królem, trzeba było się w jakiś sposób obecnego króla pozbyć. I takiej rzeczy było naprawdę cała masa takich akcji, że były gdzieś tam jakieś próby zamachu i tak dalej. Przekonał się o tym nawet polski król Bolesław Chrobry, który tuż właśnie po tym, jak objął władzę, no miał zamach na siebie. Ktoś próbował go zabić. Był atak skrytobójczy, o to się tak ładnie nazywa. No i historycy nie wiedzą, kto go próbował zabić i dlaczego. I są spory. Jedni mówią, że był to król niemiecki Henryk II, ale inni wskazują, że ten Henryk II to nie bardzo miał takie motywy, żeby nasłać skrytobójców. No jak nie miał motywów, to pod to baranie tego nie zrobił. A drugą osobą wskazywaną jest druga żona Mieszka I i jej synowie, którzy to już motyw mieli niesamowity, no bo jakby to ładnie powiedzieć, gdyby go zabili, to dzieci drugiej żony Mieszka I miałyby szansę na zostanie królami. I to tak naprawdę o to w tym wszystkim mogło chodzić. I mam nadzieję, że w tym momencie już zaczynacie bardziej rozumieć, dlaczego jeden z władców Polski zdecydował się na rozbicie dzielnicowe we Polski. Tutaj w wielkim skrócie chodziło o to, że on sam za młodu doświadczył tej takiego walki o władzę, która nie tylko była polityczna, ale czasem i mieczem, i toporem, i tam krew nieźle płynęła, i nie chciał, żeby jego dzieci po jego śmierci, a ten miał koleś sporo dzieciaków, żeby one też tak zażynały o tron. Właśnie wymyślił takie rozbicie dzielnicowe, ale wymyślił też dzielnicę senioralną, której władca miał być jakby władcą takiej całego kraju i tak dalej, i tak dalej. Chciał dobrze, wyszło niefajnie, przez to między innymi bardzo mocno cierpieliśmy, ale to nie było tak, że nagle facet sobie wymyślił, a kurde, zrobię Stany Zjednoczone Ameryki, co z tego, że Ameryki jeszcze nie ma, będzie fajnie i tak dalej, tylko on chciał dobrze, no, on chciał dobrze, tylko niestety mu nie wyszło. Słuchajcie, powód czwarty to to, że możliwe, że miałbyś faktycznego, znaczy na pewno miałbyś faktycznego zwierzchnika, który mógł okazać się tym, że byłby sadystą, nieobliczalnym oraz formalnie i oficjalnie nie osobą nieomylną. I albo jej się podporządkowujesz, albo masz niesamowicie przesranę. Tą osobą był papież. Bowiem, no, formalnie, jak już mówiłem, władca absolutny, feudalny, tutaj król rządzi, ale jest papież. Papież był czymś, jakby tak dzisiaj moglibyśmy go przywołać do szefa Unii Europejskiej, i się niestety potrafił we wszystko nieźle wpierdzielać. Potrafił próbować obsadzać na przeróżnych tronach swoich własnych tak zwanych antykrólów, czyli królów nieprawdziwych, którzy byli kacykami papieskimi, bo jak się król nie podobał, to zdychaj i tyle. Albo będziecie gnoił dokąd się tylko da. Przekonał się o tym bardzo mocno na przykład Henryk IV, który był królem niemieckim, a potem świętym cesarzem niemieckim, był dwa razy ekskomunikowanym z kościoła. Musiał również po to, żeby jakoś tam tego papieża udobruchać, czy dać zadość jego sadystycznym zapędom, musiał pójść pod jego zamek w Canossie boso oraz w pokutnym worku. Inaczej po prostu dupa masz przesrane. I teraz jak sobie o tym poczytałem, to nagle zrozumiałem, dlaczego
krzyżacy zachowywali się tak, a nie inaczej. I tutaj oczywiście piję do książki do tego. Oczywiście wiem, że to była proza Henryka Sienkiewicza, ale rzeczywiście ci ludzie często przejawiali jakieś takie sadystyczne zapędy. No tutaj w prozie Henryka Sienkiewicza, prawda, mieliśmy Juranda ze Spychowa, który no niestety musiał pójść po to, żeby mu oddali córkę, musiał tam pójść w odpowiedni sposób do ich zamku, tam zabrać, wiadomo co tam było, no gnoili go jak tylko mogli, tyle. Ale tutaj wróćmy do królów. Fryderyk II Hohenstauf, który był królem niemieckim, cesarzem rzymskim i władcą Sycylii, był ekskomunikowany aż 3 razy, czyli te 2 ekskomuniki Henryka IV to jest jakiś mały pikuś. Przy tym papież go zdetronizował i powołał antykróla na tron Niemiec. Co prawda później Fryderyk II odzyskał tron, ale miał niesamowitego pecha. Niektórzy mówią, że to dlatego, że papież wcześniej obłożył go, przeklął. Nie tyle obłożył go formalną klątwą, co go przeklął. Rzucił na niego przekleństwo, bo niestety Fryderyk II szybko potem zmarł, bo w 1250 roku jego syn i następca Karol IV zmarł 4 lata później. Także tutaj się to wszystko bardzo, bardzo mocno chrzaniło. Powód 5. Słuchajcie, no nie mógłbyś się ożenić z tym, kim byś chciał. No już na pewno zapomnij o małżeństwie z miłości, bo król żoni się z tym, z kim mu tatuś każe, lub ewentualnie w zależności od układu, na przykład szlachta albo możnowładcy tego typu rzeczy, no po prostu niestety małżeństwa polityczne tylko i wyłącznie. Tutaj czasem dochodziło do naprawdę niezłych hardkorów, na przykład młodemu facetowi kazano wyjść za naprawdę starą i szpetną pannę. Dobrym przykładem tego jest Hugon Capet, który kazał swojemu synowi Robertowi Pobożnemu ożenić się z Rozulą Zuzanną z Ivrei, która była córką króla Italii. No i niestety kobieta miała około 40 lat, była 2 razy starsza od młodzieńca. 40 lat to nawet jak na dzisiejsze standardy jest dużo. To już jest nawet jak na dzisiejsze standardy stara panna i prawdopodobnie coś jest z nią nie tak, bo nikt jej nie chciał. Tak dzisiaj ludzie myślą, chociaż oczywiście to może być dlatego, że ta kobieta ma wysokie standardy, byle kogo nie chce, bla 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 bla. Niemniej jednak facet, który koło 40 jest sam, to raczej znaczy, że sobie kobiety znaleźć nie umie, i kobieta, która koło 40 jest sama, to znaczy raczej, że sobie faceta znaleźć nie umie, chyba że już jest rozwódką, prawda? No to w średniowieczu 40-letnia kobieta, no to ona już od dawna powinna być w zakonie. No i tutaj biednemu młodemu chłopcu kazali za nią wyjść. Oczywiście tam były niesamowite problemy, bo on jej nie cierpiał, a w dodatku był pobożny, w związku z tym nie chciał mieć kochanek. To było trochę tak. Nie chciał seksu z nieprawdopodobnym. To jest w ogóle chore. Niemniej jednak postaram się wam powiedzieć, jak to mniej więcej wyglądało. Był sobie ten Robert Pobożny, no i dali mu żonę, której on nie kochał, nie cierpiał, nie chciał z nią tego robić i w ogóle najchętniej to by się jej pozbył. No ale zamordować nie chciał, a to niestety był najlepszy sposób na pozbycie się żony w średniowieczu, bo rozwodów nijak, a unieważnienie małżeństwa też trudne jak cholera. No to tam były właśnie takie rozwody przez morderstwo. No tego nie chciał robić, no ale też uważał, że on nie jest poślubiony, bo ojciec go zmusił, taki trochę prawnik, i stwierdził, że oświadczenie woli złożone pod przymusem jest nieważne, w związku z tym cały ślub jest nieważny. Żeby było śmieszniej, zgodnie z dzisiejszymi zasadami prawnymi miał rację, oświadczenie woli złożone pod przymusem rzeczywiście ma wadę i rzeczywiście to jest silna wada, która zmierza ku nieważności takiego oświadczenia woli, czyli również skutkom tego oświadczenia woli. Tu miał rację. No tylko, że niestety on tego formalnie nie unieważnił. W związku z tym jego 2 kolejne żony, to niestety już były żony bigamiczne. 2 razy się dopuścił bigami. W dodatku już facetowi na tyle na mózg się rzuciło, że jedna z tych jego żon bigamistycznych była jednocześnie jego krewną. W związku z tym płodził dzieciaki
razem z krewną, związek kadzierodczy, wiadomo jakie te dzieciaki się mogły wtedy rodzić, bardzo, bardzo źle, bardzo, bardzo niefajnie, ale cóż, tyle w temacie. Do tego jeszcze, tak, no tyle, jeszcze poddani wybaczyli te bigamie, ale już niestety nie chcieli mu wybaczyć tego kazirodztwa. Facet nie za fajnie skończył. Powód numer 6, musiał być się liczyć z dziwnymi przydomkami. No i tutaj właśnie do tego pije tego miękkiego miecza i od razu powiem, że nasi królowie jakoś takie fajne te przydomki mieli, nawet jeżeli te przydomki były troszeczkę obraźliwe, to nie były jakieś takie naprawdę wredne. No bo nasi królowie to co mieli za przydomek? No krzywousty lub łokietek, czyli pikuś, co najwyżej, takie da się przeżyć, nie? Miał krzywa ryj, miał krzywa ryj, no to nazwali go krzywoustym i co z tego, nie? Albo ktoś był knypolem, no to go nazwali knypol, no i co z tego? Gorzej trochę jakby komuś dali ksywkę bezradny, świniopas albo miękki miecz. A królowie, nazwijmy to, na zachodzie, w tej cywilizowanej Europie niestety takie mieli i czasem mieli te przydomki zupełnie niezasłużenie. I na przykład cesarz bizantyjski Konstantyn V, który generalnie był bardzo dobrym władcą i to jest tutaj w tym wszystkim niefajne, że on był dobrym władcą, świetnym dowódcą, strategiem, dostał ksywkę Kopronim, to znaczy w wolnym tłumaczeniu mam na imię kupa, ponieważ tam była taka pewna anegdotka z dzieciństwa. Tyle. No w ogóle a propos dzieciństwa, no to o dzieciństwie mogłeś zapomnieć, ponieważ jeśli byłeś, no to jeśli zostałeś królem, to prawdopodobnie wcześniej byłeś szykowany na następcę tronu, czyli na to, że ty królem zostaniesz. W Polsce na szczęście takich hardkorów nie było zwykle, bo nasi władcy byli normalni, ale na tym tak zwanym zachodzie postępowym, jak cię przygotowywali, to w zależności od tego, jaki był twój tatuś, to albo wiecznie kazał ci się modlić, żebyś był odpowiednio pobożny, albo wiecznie ci kazał jakieś nauki pobierać, żebyś był odpowiednio mądry, wykształcony. Bardzo często były kary cielesne, czyli naprawdę nie masz totalnie dzieciństwa. Jeszcze gorzej było, jak nie daj Boże twojemu rodzicowi się zmarło za wcześnie i zostałeś królem jako dziecko. Wtedy no, byłeś taki trochę bezbronny, bo już rodzic cię nie mógł chronić. No, inni też chcieli tam sami zostać królami, na przykład jakiś wujek, stryjek, nie? Albo swoje dzieci wsadzić na tronie. Także niestety dziecięcy królowie na tronach bardzo często ktoś ich wsadzał do pierdla, żeby... tylko ich więził, żeby ten dzieciak formalnie rządził, a tak naprawdę to rządził ktoś w imieniu tego dzieciaka. Były torturowane, często kastrowane, żeby nie mogły spłodzić dzieci i po ich śmierci to już zostanie na pewno ten, kto może, albo po prostu mordowane. Kolejny powód, klątwy. Klątwy do trzeciego pokolenia. W średniowieczu te klątwy traktowano bardzo na poważnie, rzucano je dość często i tak jak ładnie mówię, można było dostać klątwę nie za swoje winy. Doskonałym przykładem jest tutaj klątwa templariuszy, a w zasadzie ostatniego wielkiego mistrza templariuszy. Tutaj musimy się cofnąć do tego, 1314 rok, kończy się proces zakonu templariuszy. Musicie wiedzieć, że ten proces to formalnie było herezję, sodomię i wiele innych rzeczy, ale tak naprawdę to była niezła farsa i chodziło m.in. o tym, że templariusze mieli za dużo pieniędzy oraz że mieli za duże wpływy polityczne. No a zwolennicy spiskowych teorii twierdzą, że może dlatego, że przechowywali prawdę o potomstwie Jezusa. Niemniej jednak nie byli ani heretykami, ani sodomitami, tylko no, po prostu ich gnojono. I tutaj tak, oczywiście formalnie to sądził papież Klemens V, ale tak naprawdę proces napędzany był przez głównego oskarżyciela Wilhelma de Nogerta i króla Francji Filipa IV Pięknego. No i ten król został przeklęty przez wielkiego mistrza zakonu Jakuba de Molay 18 marca, w czasie gdy był palony na stosie. Ten wielki mistrz wykrzyczał, że jest niewinny, że nic złego nie zrobił i przeklął zarówno króla, jak i jego potomstwo. No i niestety przez kolejne 2 lata zmarło 2 kolejnych królów Francji, potomków tego pięknego pana. Powód numer 9. Wiecznie mówiono by ci, co masz zrobić. No i to jest troszeczkę to coś takiego, co mówiłem. Formalnie król był władcą absolutnym, formalnie był suwerenem. W praktyce jednak
jednak było tak, że wiecznie albo ojciec, albo jacyś tam hierarchowie, albo papież, albo ktoś, wiecznie ktoś ci coś kazał, bo nie wypada i tak dalej, taki więzień. Robi to, co musi, przez to hajtasz się z tym, kim ci każą, robisz to, co ci każą i tak dalej, i tak dalej. Tak, takie dziwne uczucie. Formalnie robisz, co chcesz, a naprawdę robisz, co ci każą. Dowód numer 10. Życie z niechcianą żoną, to jest wynik tych aranżowanych małżeństw politycznych. Prawie zawsze hajtnąłeś się z tym, z kim ci kazano. Czasem ci ludzie potem się kochali, czasem były dobre małżeństwa. Zwykle jednak taki król stawał przed wyborem. Albo grzeszysz, albo celibat i przesrane, tak? No bo ty tej żony nie kochałeś, ta żona ciebie też nie kochała, miała swoje damy dworu, żyła w zupełnie innej sypialni, w innej części zamku, no i tak, no. Albo bierzesz kochanki, albo celibat, nie? Albo jakieś, bierzesz drugą żonę, jakieś takie bigamistyczne rzeczy, albo nie. Albo próbujesz unieważnić jakoś małżeństwo i liczysz 4 litery papieżowi, albo, i to jest właśnie to najgorsze, to niestety często było w średniowieczu praktykowane, czyli morderstwo. Nie, to było zwane rozwodem przez poduszkę. Niestety królowie w nocy, walkowie, bardzo często dusili królowe, czyli je mordowali po to, żeby wziąć sobie inną żonę. Tyle. Czasem z miłości, a czasem dlatego, że trzeba było zawrzeć nowy sojusz polityczny. Przerażające, nie? Takie życie z krwią na rękach własnej woli, własnej żony. Jeśli film się podobał, zachęcam do dawania łapy w górę, zachęcam do komentowania, zachęcam do oglądania pozostałych moich vlogów, najlepiej w playlistach, gdyż każdy vlog oglądany w playlistach liczy się 4 razy bardziej do pozycjonowania. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!